Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, a to jest kolejny odcinek SimRail i znajdujemy się, proszę Państwa, w Sosnowcu Głównym. Widzimy, że tutaj jakiś skład towarowy ciągnięty przez Traxa śmiga po torze. Ja dopiero co wlazłem, więc tu wszystko jest poustawiane jeszcze przez AI. Jestem na czeskim serwerze, więc jakieś takie ladżyki mogą być. No i dobra, zobaczmy, co to w ogóle jest za skład. 64, 40, 38, zobaczmy. 64, 40, 38, on śmiga do Będzina, czyli tam go będziemy kierować, ale 16, 47 ma odjazd, więc spokojnie może sobie no, stać tam na bocznym torze, nie ma problemu. Natomiast zobaczmy, co dalej. Co my tutaj dalej mamy? 24927 z Sosnowca Południowego, on prawdopodobnie do Katowic w zawodzie będzie śmigał. 20... Co? Kuźwa, ja wiem, co odjechało, ty, jak mnie tu nie było. Kuźwa, skąd mam to wiedzieć? 40180 do ciebie ciśnie, Gamoniu. 40... No dobra, już tam nieważne. Nie interesuj się, bo kociej mordy dostaniesz. Dobrze. Co my tu mieliśmy sprawdzić? 24927, bo mnie zajął, kuźwa. I to jest tak, Katowice w zawodzie, 16:43. W związku z powyższym my tutaj sobie ogarniemy to w taki oto sposób. Sru, przebieg pociągowy, elegancko. Natomiast tego trzeba pilnować. I ten 64, 40, 38, 47 go trzeba będzie wypuścić. No i dobra. Może i tak być. Co odjechało? Się głupio pyta. Kolegi AI się zapytaj. No dobrze. Ten sobie ciśnie. Elegancko. Więc my już w sumie możemy poinformować zawodzie o tym, że 24927 do niego ciśnie. 24927 sru. Natomiast tutaj czekajcie, to było potwierdzenie przyjazdu pociągu. Pyk. O. I już mamy ogarnięte. Elegancko. No i dobrze. 44, więc ten jeszcze stoi. Niech sobie stoi, a my w tym czasie możemy zobaczyć, jakiego pociągu możemy się w najbliższym czasie spodziewać. I teraz tak. No ten to odjeżdża od nas 16:47, natomiast 16:53, 24179. A to nie był ten, co pojechał? Nie. No dobra, czyli będzie następny z kierunku Sosnowiec Południowy w kierunku Katowice w zawodzie. No to dobrze, to dobrze. Mamy tutaj dwa posterunki, tak na dobrą sprawę, które obsługujemy. Posterunek R52 i Sosnowiec Główny. Więc tak to wygląda. I wypadałoby wiedzieć, co i jak. Stacja może do zbyt ciężkich nie należy, ale wymaga koncentracji. Wymaga koncentracji i dodatkowo wymaga tego, aby pilnować tego toru tutaj. Bo mnie już się udało raz zablokować. Na całe szczęście ja gram na takich stacjach w ramach treningu, to gram na pustych w miarę serwerach. Dlatego jestem na takim, a nie innym. No i jakoś nie ma większych problemów, bo gdybym wlazł na polski serwer, gdzie są gracze, dużo tych graczy jest, to by mnie pewnie na taczce wywieźli.
ale coraz sprawniej to idzie, więc bardzo dobrze. Słuchajcie, 46 i 30 sekund mamy, dlatego ten pociąg już ogarnę w ten sposób. Dobra. Już się ustawia wszystko i elegancko. 64, 40, 38. No. Deszczyk zaczął padać. Także za przyjemnie to tam nie jest. Pociąg nam ruszył. Dobra, to możemy poinformować o tym benzin. 64, 40, 38. Proszę uprzejmie. No i dobra. Jak na razie chwila oddechu. Dlatego, nie tak chciałem, dlatego możemy sobie wyjść na zewnątrz. Przespacerować się. Tutaj z Sosnowca Południowego mamy, tak? Tory? Czy się pomyliłem? Mogłem się pomylić. Ale to, ale nie, wydaje mi się, że to z Sosnowca Południowego są, tylko... tylko linia, która nie jest teraz raczej używana. To pozamykamy. I ciekawy jestem, czy można tam sobie popędzić. A, ale zaraz, moment. Bo my to tu jeszcze byśmy machnęli, słuchajcie, miniaturen. No przecież miniaturen musi być. Ale to jaki ten miniaturen machnąć, kuźwa? A, dobra, to tam sobie machniemy. No dawaj, dawaj, gościu. Biegnij, biegnij, może zdążysz. Przy okazji, słuchajcie, państwo możecie sobie pooglądać tutaj, jak to wygląda. No i oczywiście tradycyjnie już ci, którzy mieszkają w Sosnowcu, znają tutaj te okolice, no to mogą powiedzieć, czy jest to zrobione tak jak w realu. Znaczy mogą napisać w komentarzach, o, w ten sposób. Także ja będę bardzo wdzięczny, inni zapewne również, bo przynajmniej dzięki wam dowiemy się, czy to faktycznie... twórcy wykonali taką pracę, jak powinni. Tutaj mamy jakieś zabudowania przy torach. Też ciekawe, co to jest. Czy to jakaś fabryka jest, czy jakaś hala magazynowa. Pociąg 4631 odjechał o 16:49. No to pięknie, pięknie. A my tu musimy miniaturę strzelić jeszcze. Bo bez tego nie nada. Ale przynajmniej możemy zobaczyć, jak wyglądają perony, jak wyglądają tutaj torowiska, rozkład tych torowisk. Jakieś tam pojęcie mamy. No dobra, tu myślę, że taki miniaturenek będzie dobry. Tylko jakby tak zrobić to sprawnie. Pyk, 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 pyk i pyk. To zamykamy. To też. I... ciach. Albo w ten sposób. Dobra, już. Ja ci dam, że tego. Dobra, co nam tutaj jedzie? 4631. To musimy zobaczyć 4631 Katowice Zawodzie. On się u nas nie zatrzymuje. Z tego, co widzę, to kuźwa tu się nic nie zatrzymuje jak na razie. Znaczy nie, wróć. Zobaczmy w ten sposób. Zatrzymuje, widzicie? Ale bym dał plamy. 4631 zatrzymuje się jak najbardziej. Peron drugi, tor pierwszy. I już mu tutaj podajemy sygnał. I tak, proszę uprzejmie. Pyk. I jest. Ten się tutaj pytał o ten tor, czy tam jest wolny. To niech się zapyta jeszcze raz.
42 932, dobra. I mamy 42 932. Sprawdźmy sobie tutaj. 42 932. Czyli to Sosnowiec prawdopodobnie. Dokładnie tak. No i okej. I teraz rzecz jest następująca. Ten jedzie do Sosnowca Południowego. 42 932. Dlatego ja Sosnowca zapytam, czy dla pociągu 42 932 jest tor numer 2 wolny. Czyli ten tor tutaj, tak? No i czekam na jego odpowiedź. Nie można przyjąć pociągu 42 932 po to, że drugim mam do wyprawienia pociąg z wyższym priorytetem. No i bardzo dobrze. Więc prawdopodobnie dla niego ten pociąg będzie wyższym priorytetem, ale jeszcze się nie pyta i zastanawiam się, czy mam mu na to teraz odpowiedzieć. Siusiak się na nas wyżywa teraz, mści się. Ale tutaj mamy pociąg 41-130, który tam odjechał. Zobaczmy 40-631. To jest dosyć istotne. 40-631. Szesnasta 55 on dopiero rusza. To jeszcze możemy chwilę się wstrzymać. Dobra. Sosnowiec Południowy. Odpowiedzmy mu, bo może tam się zrobi jakiś tam korek. 24-179. Po to, że drugim jest droga wolna. Bo ja już tutaj mam dwa pociągi. Jeden stoi tutaj, drugi stoi tutaj. PZK. Wyślij. No i za moment pojawi się tutaj pociąg. I ten pociąg, gdy przejedzie, bo prawdopodobnie będzie leciał do Zawodzia, to my zadamy jeszcze raz pytanie o ten 42 932. Natomiast w tej chwili ja potrzebuję puścić to... wiecie co? A może zróbmy to tak. Nie. Zróbmy to w ten sposób, tak jak robiłem. Ciach, wyślij i ciach i wyślij. No, na dwie tury, na dwa etapy. To już pociąg za pociągiem. Natomiast ten sobie może tu podjechać i niech czeka, nie? Chwilowo. 40-631 do Zawodzia. O, i sobie Elfik tam śmiga. Ten, którego żeśmy puścili teraz. I bardzo dobrze, natomiast tutaj 24-179 jedzie, jak się tutaj zrobi odstęp, no to tego puścimy, później tego zapytamy, czy droga jest wolna. No i ten to tutaj u nas będzie, nie? 42-932, ja się jeszcze upewnię. 42-932, tak, Sosnowiec Południowy. Dobra. I teraz jeszcze chwila. Jeszcze tutaj trochę separacja zrobi. No dawaj, mistrzuniu, no zwijaj ten złom szybciej. No przecież to jest zespół trakcyjny. Ty, jeździłem tobą, ty szybko ruszasz i się rozpędzasz.
O, dobrze. I hop. I przebieg pociągowy, bardzo proszę. Teraz to się wszystko musi przemielić, przestawić. Dwadzieścia cztery, 179. Ruszył. Dobra. Informujemy zawodzie. 24, 179. Elegancko. Natomiast jak przejedzie. A tak by się trochę szybciej mógł zwijać. Oczywiście zwija się tak jak może, nie? To tam nie możemy popędzać. Ale coś tutaj się... Pociąg zniknął? A nie, dwa stoją. Pa, jakie kuźwa. Dobra, jeszcze chwila. No pa, jakie opieszały, no. Okej, tutaj już mamy zielony. No to potwierdzenie przyjazdu pociągu. Elegancko. I teraz 42 932, pytamy Sosnowiec. Czy droga dla pociągu? 42 932 po torze drugim jest wolna. Mam nadzieję, że jest. No bycie kuźwa, naprawdę. No przecież ja mam tutaj ten... całą linię zablokowaną, zakorkowaną. No bardzo niedobra sytuacja. Mam do wyprawienia pociąg z wyższym priorytetem. No to przecież już... Miałeś. Co teraz? O nic innego nie pytał. Przecież. Tylko o ten jeden. Co my możemy z tym fantem zrobić? Powiem szczerze, że tak za bardzo to nie ma tutaj opcji. Bo nie można dla przykładu wpuścić go w żaden sposób na ten tor pierwszy, nie? W kierunku Sosnowca Południowego. No, jakby tak było, to byłoby super. Jakby tak można było zrobić. Ale jak na razie to mamy opóźnione pociągi. Ten się kuźwa nie pyta o nic. Chyba 431. A, 2431 on się zapytał, dobra. To zróbmy tak. Na pociągu 2431 po torze drugim droga jest wolna. Pociąg mi tutaj odjechał z Będzina, więc za chwilę Będzin będzie. To dobrze. Już tutaj nam ryga. Pozwólmy. Może to rozładuje trochę tę sytuację. Natomiast tutaj Będzin 14127, tak? Dokładnie, 14127. Zobaczmy. On się u nas zatrzymuje. Ok. I odjeżdża 17.4. No to dobrze. W takim wypadku ja go tutaj wpuszczam. Natomiast tu widzę... Pociąg będzie śmigał. Zaraz, bo chciałbym zobaczyć jeszcze tylko tutaj 17.4. Dobra, mamy 17.1.
A tego pociągu jeszcze nie ma, więc prawdopodobnie ten by poleciał, nie? Taki dla niego wielki priorytet, kuźwa, dla tego Sosnowca Południowego, no. Ale na zawodzie już siedzi jakiś gracz, tam widziałem. No tak, to ten prawdopodobnie śmignie tutaj szybciutko. A, nie, ten już jest. 24-131. 24-131. Zobaczmy. O, co to się... Kuźwa, klawiatura się zablokowała? No weźże to skasuj, chłopie. 24-131. Ale ten posterunek. 17-1, tak, to on już musi śmigać. To go tak załatwimy. Pięknie, pyk. A ten niech czeka. No i mam nadzieję, że po tym przejeździe, po przejeździe tego 24-131, my już będziemy mogli wyprawić ten nasz 42-932. To już, kuźwa, jakaś farsa jest. Dobra, ten już tutaj ruszył. 24-131 ciśnie na zawodzie. 24-131 poinformujemy gracza. 24-131 ciśnie do ciebie, hopie. Dobra, ten za pół minuty musi ruszyć. Ten się, kuźwa, zwija. Tutaj odznaczmy i od razu zapytajmy Sosnowiec po raz trzeci, czy dla pociągu 42-932 jest droga wolna po torze drugim. I liczę, że mi teraz pozwoli. No... Nareszcie, kurde, no nareszcie. To teraz tak. Pyk. Tutaj chwileczkę jeszcze poczekamy, niech się zrobi separacja. I tego możemy już tutaj puszczać. Sru. A 14-127 za chwilę puścimy do zawodzia. Jeszcze chwila. O, tu już mam pociąg. Zdziwano. 24-22-31. To jest towarowy. 24-22-31. Na zawodzie. 17-30. O, to synu. To ty mi śmigaj tutaj. Zajmuj toru. Dobra, natomiast ten 40, a, dobra, tego musimy puścić, przebieg pociągowy i przebieg pociągowy. 42-932 do Sosnowca, 42-932 Sosnowiec Południowy, natomiast tutaj 14-127 do zawodzia. 14-127. No, panie kochany. Ty pan jedziesz, nie jedziesz? Jedzie. 14-127. 14-127. Elegancko. I teraz co tam dalej mamy? Bo tutaj nam stoi. 41-130. On się u nas, zdaje się, zatrzymuje. 41-130. Tak, ma postój handlowy. 17-2 powinien odjechać, więc on już jest niestety opóźniony. Zrobimy to na raty. Dobra. A ten co się tu nie zmieścił, kuźwa? Co on kombinuje, ten tu? O, następny mamy pociąg.
4682. Doraźne stwierdzenie wyjazdu na szlak. Aha, kurde, coś. Odwołanie inicjalizacji, potwierdź polecenie specjalne. Tabelus, nie psuj. Jak nie umiesz, to nie tykaj. dobra, 4682, zobaczmy, co to jest za pociąg. 4682. No, on ma u nas też postój. 17.11 powinien ruszać. Natomiast no, mamy jeszcze tego tutaj, tak? Teoretycznie, słuchajcie, teoretycznie jestem w stanie wpuścić go tu. Tam nam pociąg śmiga. Opa, jak się kuźwa klatkuje, no, jak się wiesza. Mógłbym go tutaj wpuścić. O, a tam widać światła traksika, tego towarowego, co tam stoi i czeka na odjazd. Dobra. To tak też zróbmy, słuchajcie, bo możemy, no dlaczego nie? On powinien niby tutaj, ale nie stanowi to problemu, żeby go tu wpuścić. Więc proszę uprzejmie. A, tak to nie zrobimy. Na raty. Ciach. I teraz... Ciach. No, poprzestawiasz się? Czy też nie? Tak. Dobra. A temu od razu daję wyjazd. Bo on jest opóźniony. Ten już sobie rusza, wjedzie na ten peron, no i możemy uznać, że ogarnęliśmy sytuację, rozkorkowaliśmy się. No wcześniej sami się zakorkowaliśmy, no to trzeba było ogarnąć. Nie? Natomiast ten już jedzie, 41-130, poinformujemy benzin. 41-130. Pojechał. Także elegancko. No dobrze. Teraz tak. 24-22-31. Dwadzieścia cztery, 17.28. No ja to jeszcze 20 minut. Ale się chłopak nastoi. Ale przynajmniej maszynista może siku zrobi albo coś grubszego. 42.182. Zobaczmy. 42.182. Tutaj nie mamy, czyli on do Sosnowca. 42.182. Informujemy, pytamy właściwie Sosnowiec, czy dla tego pociągu będzie wolny tor. 42-182, tor drugi. No i zobaczmy. O 17.10 będzie wolna droga. Bardzo się cieszę. Okej. Okay. I teraz możemy go skierować tutaj. Pyk, poszedł. A tymczasem nam tu pociąg przejeżdża, Elfik. Wjeżdża na ten peron pierwszy. Czyli tutaj. Natomiast 42-182 zaraz będzie cisnął. No i dobra, nie będziemy czekali, proszę Państwa, do 28, żeby tego towarowego puścić. No bo i tak już mamy tutaj sytuację ogarniętą. Ten pociąg za chwilę będzie odjeżdżał, więc ja tak na dobrą sprawę mogę już mu tutaj... A, tak nie mogę. Tak nie mogę. Przestawmy wszystkie rozjazdy. A ty to, żeś się źle przestawił. Ciebie nie musiałem. Dobra.
i przebieg manewrowy? Czy jak to się robi? Zobaczmy. Wiecie co, był tutaj taki właśnie myk? Przebieg manewrowy czy przebieg pociągowy? Jak to będzie wyglądało? Bo to robię po raz pierwszy, słuchajcie. A, poszedł, dobra. 4682. Za chwilę będzie... On już właściwie ruszył. 4682 to możemy benzin poinformować. 4682. Pojechał. Natomiast tutaj 42182 Sosnowiec. 42182. Elegancko. A ten czemu nie rusza? Coś chyba się popsuło. Albo i nie. Nie, jedzie normalnie. No dobra, aż mi się gorąco zrobiło, że coś tu kurde... Bo ten tak stoi, a przecież już powinien ruszać. No dobra, słuchajcie, temat miarę ogarnięty. Sosnowiec zaliczony, także ja się z tego cieszę. Fajna stacja, podoba mi się. Naprawdę cały czas coś tutaj się dzieje. Są te dwa posterunki, które trzeba przełączać i patrzeć co, skąd, jak i dlaczego, bo nie każdy pociąg... Akurat tutaj wjeżdża do nas i się u nas zatrzymuje. Niektóre tylko przejeżdżają od Będzina w kierunku Zawodzia i przejeżdżają przez R52. Niektóre jadą od Sosnowca Południowego lub do Sosnowca Południowego, więc tylko przez R52, więc one się tutaj nie wyświetlą. Więc trzeba tu przestawiać i patrzeć. Także no fajna sprawa, podoba mi się, ale... Tak jak powiedziałem, no trzeba być tutaj full skoncentrowanym, uważnym i bardzo często zaglądać w rozkład jazdy. Proszę Państwa, ode mnie to tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie lajki, suby. Sekcja komentarzy należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa. Ale kuźwa leje.